na polskim trójkącie. Sponsorami tego odcinka są Danuta Żerańska, doradca do spraw ubezpieczeń zdrowotnych i finansów. Jeśli nadal nie wiesz, jakie ubezpieczenie zdrowotne wybrać, pomoże i uczciwie doradzi Danuta Żerańska. Agencja Sami Swoi, 7462 West Belmont Avenue, Chicago. Telefon 773-417-7769. Adams Jewelry Center, 3249 North Harlem Avenue, Chicago. To tutaj spotkasz się z przemiłą obsługą i za dobrą cenę kupisz biżuterię na każdą okazję. Perfect Creations, Kasia Żerański. Dekoracje balonowe na każdą okazję. Telefon 847-421-3194. Sylwia Wilczyńska, projektantka mody tworząca wyrafinowane kreacje dla kobiet w różnym wieku. 2512 North Halsted, Chicago. Telefon 847-801-9496. JW Menswear and Tuxedo, 6810 West 87 Street, Burbank. To tutaj kupisz lub wypożyczysz elegancki garnitur i smoking. Telefon 708-233-8773. Dr. Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu, każdego bólu. 911 North Plumgrove Road, Schaumburg. Telefon 630-372-5801. Psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, bo kto z nas nie potrzebuje terapii? Telefon 630-335-1686. Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie, kłopoty. Są ludzie zwyczajni, co mają marzenia, lecz miejsce to często ludzkie losy zmienia. Włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. Na polskim trójkącie. Tak, Mara, no i co? Czy nie pięknie wymyśliłam to ślubne spodnium dla Krystyny? Pięknie, ale bądź cicho. A gdyby jeszcze zgodziła się na ten wielki dekolt na plecach, to... Cii, przeszkadzasz. Nic nie słyszę. Myślisz, że się rozmyśli? Zapina! Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Ogłaszam was mężem i żoną. Jan, teraz możesz pocałować żonę. No, pani Krystyna nie mogła sobie wymarzyć piękniejszej oprawy ślubu. Adam grał na skrzypcach. Agnieszka anielsko zaśpiewała Ave Maria. No naprawdę piękne dzieci jej prezent zrobiły tym występem. No i Krys, musisz przyznać, że twoja teściowa wyglądała dziś jak milion dolarów. Prawda? Zupełnie jak nie ona. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się prezentuje jak na swój wiek. Weź, no co ty? Przecież ten negging uprawiasz. Pozwól, że ci przypomnę, że to twoja równolatka, a na siostrę Agnieszki wygląda. No dobra, dobra. Ty wiesz, że nie jest to moja ulubiona teściowa. Ale Jan w tym stroju góralskim to dopiero Jan. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty.
Pozdrawiamy. Pozwólcie państwo, że powiem parę słów. Dziękuję ci, Krysiu, że zechciałaś zostać moją żoną. Że zgodziłaś się na wspólne życie na te nasze jesienne lata. I dziękuję naszym gościom. Najpierw tym przybyłem z Polski, pani Zycie i Krystianowi. Jestem. Adamowi i Agnieszce, dzieciom Krystyny, a teraz i też trochę moim. Dziękujemy za piękną oprawę naszego ślubu. A nie ma za co. Bardzo się cieszę, że jest ze mną moja siostra Kaśka i jej syn Staszek. A tu siedzi. Dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami i dzielicie nasze szczęście. A teraz wypijmy wszyscy razem za nasze zdrowie. Zdrowie pani Pary. Wuju, wuju, zdrowie twojej pani Krystyny. Dziękujemy. Dagmara, ale dlaczego Krystyna się przebrała? Przecież nie będzie ciągle w tej kościelnej kreacji. Poza tym ta suknia to prezent od Jana. Zamówił ją u Sylwii Wilczyńskiej, tej projektantki mody z Chicago. O, to w takim razie muszę ją poznać. Kogo? No tą Sylwię przecież. No, ale dlaczego? Bo muszę przyznać, że to dobrze zaprojektowana i uszyta kiecka. Przepraszam, panie Sabino, czy mogę cię porwać? Zawsze, Leo, zawsze. Kaśka, jestem bardzo szczęśliwy, żeś przysłana na ślub i na se wesele. Ty wiesz, ze tym ślubem z ceperką złamałeś kolejną tradycję. Siostra, daj spokój. Teraz ta ceperka to jest oficjalnie twoja szwagierka. No ale wiesz co? Tyś ty złamała tradycję. Ja? A niby jaką? Po pierwsze, nie zrobiłaś Krysi cepca. Po drugie, zamiast kierpców ubrałaś szpilki. Co się męczyć, w jakim celu? Trzeba być w butach na weselu. Na polskim trójkącie. Kochani, czy ja mogę prosić o chwilę uwagi? Jest wśród nas osoba, bez której nie byłoby tej dzisiejszej uroczystości. Dagmara Dover, moja licealna koleżanka, z którą spotkałyśmy się w Stanach zupełnie przypadkowo po 40 latach. To Dagi poznała mnie ze swoim sąsiadem z Sarasoty, z Janem Coysem. Brawo, Jan. Moim Jaśkiem. To prawda. Dagi, bardzo chcę ci podziękować za całe dobro, jakie mnie z twojej strony spotkało, za przyjaźń i za Jaśka. Brawo! No, powiedziała, co wiedziała. Ale popatrz, Krystyk, jaka ta nasza krycha przebojowa się zrobiła. Kochani, proszę uwagę. No. No wiesz, mamo, służy jej ta emigracja, bo mama widzi te wszystkie piękne kobiety? Im wszystkim emigracja robi na urodę i elegancję i do tego bardzo pięknie pachną. Dobrze, że Kryśka do nas wcześnie podeszła z Dagmarą, bo przecież bym jej nie poznał. Niezła sztuka, a przecież tak samo stara jak Kryśka. No ja nie wiem, co ona sobie zrobiła, ale na pewno jakąś operację plastyczną, bo tak się w tym wieku nie wygląda. A ten jej mąż to taki jaki ani be po polsku. Taki mruk jakiś. Obawiam się, że o mamie można to samo powiedzieć. Że niby co? No, mama po angielsku to za rozmowna też nie jest. A ty jesteś. Znalazł się Ameryka. Och, Krycha, że Ameryka połączy nasze życie, tego naprawdę żadna z nas się nie spodziewała. Szczególnie, kiedy siedziałyśmy w jednej ławce w liceum. A muszę powiedzieć, że chodziły nam wtedy różne pomysły po głowie. Ale najbardziej ten, żeby wyrwać się gdzieś za granicę. I kto by pomyślał, że dziś będę po drugiej stronie oceanu na twoim, Krycha, weselu. Po tylu latach. Oj, pamiętam, Krystek, te czasy, kiedy po szkole Dagmarę dokarmiałam. Ja też, ale mama to niewiele wiedziała, co się wtedy naprawdę wyprawiało. Wujku, proszę cię. Neszka, a gdzie się podział twój brat? Toż był w kościele. A Adam ma coś do załatwienia, będzie trochę później. W dniu ślubu własnej matki syn ma coś ważniejszego do załatwienia? Co się z tą rodziną wyprawia? No, czekaj, babciu, chyba właśnie są. To znaczy jest. A z kim on do Kryśki podchodzi? Co to za chłopak? Babciu, zaraz wszystko będzie wiadomo. Gdzie ty byłeś, Adasiu? Mamo, mam niespodziankę. Poznaj mojego syna, Adamo. O Boże, chłopcze, nie wiem, co mam powiedzieć. Dzień dobry, nazywam się Adamo Vicelli i tak, jestem synem... Moim synem, a twoim wnukiem mam. Czy mam do pani mówić babciu Krysiu? Przepraszam? A tak, no tak, oczywiście. W takim razie,
Babciu, gratulacje i najlepsze życzenia. Przepraszam, nie byłem na ślubie, bo samolot miał straszne opóźnienie i ojciec dopiero mnie odebrał. Dziecko, to ty prosto z lotniska? Z Włoch leciałeś? Tak, z Florencji, z jedną przesiadką. O, to tym bardziej dziękuję, że przyleciałeś. To ile ty masz, dziecko, lat? 21. Mój Boże, ty naprawdę jesteś podobny do Adama. Prawda? Od razu widać, że to mój syn. A poza tym, test na ojcostwo to potwierdził. I jakie ojcostwo? Jasiek, to syn Adama, a mój wnuk. Poznajcie się, to mój mąż. Dzień dobry i gratuluję panu. A dziękuję, kawał chłopa z ciebie. To jak masz na imię? Adamo. No to witaj w rodzinie Adamo. Mamo, John, gratulacje. Żyjcie dobrze i szczęśliwie, kochani. Dziękujemy bardzo, Adam. Dziękujemy, Adam. Mamo, przedstawię jeszcze mojego syna reszcie rodziny i zaraz do ciebie wrócimy, dobra? No tak, tak, koniecznie. Wuju, gratulacje. Pani Krystyno, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Staszek, no pokaż się. Ty w tym garniturze wyglądasz jak z prawdziwego żurnala. Co nie? To od tego twojego znajomego, wuju, Joe'a Walusia z JW Menswear. O, okej. Okay. Ale wuj, w tym naszym stroju góralskim to się dopiero prezentuje. Jest siła, jest moc. Prawda? Krysiu, ty już moja kochana, tej mocy się bój. Jasiek, nie przy ludziach. Staszek, ja muszę w końcu poznać tą twoją... Jak ona miała na imię? Mira. No właśnie, Mirę. A zaraz tu do wuja z nią przyjdę. Tylko najpierw muszę ją gdzieś znaleźć. Peter, jak przyjacielu? Ja się czujesz jako świeży narzeczony maj. Chris, co za ulga. Po 12 latach życia w tym tak zwanym chicagowskim małżeństwie nareszcie jakoś po bożemu i... A weź ty Boga w to nie mieszaj, wiesz? Dobrze, że się w końcu ogarnąłeś i załatwiłeś ten rozwód w Polsce. Gdybyś ty wiedział... No, co mam nie wiedzieć? Zwodziłeś Majkę 12 długich lat i tak po prawdzie. To szczęścia z ciebie, Peter. Bo raz, że Majka przyjęła oświadczenie, a dwa, że się nie sypnęło z tą wizytą Doroty w Wigilii. A nawet mi nie przypominaj. Myślałem, że zawału dostanę, jak ją zobaczyłem w drzwiach. Weź pomyśl, co za paranoja. Majkę proszę o rękę, a w progu staje była żona z Polski. Unbelievable. No raczej, ale chyba ci instynkt samozachowawczy podpowiedział, żeś tego pijanego sąsiada wymyślił, bo wszyscy wyobraź sobie uwierzyli, że to jego nie chciałeś wpuścić do domu. A daj spokój. Ty patrz, ten pożar się Boże artysta Leo do nas leży. Ten Leo? Witam panów. A, dzień dobry, my się chyba nie znamy. Jackowski. Szczurowski. Leonard. No. Artysta, malarz. No, bardzo miło poznać artystę. My się za to dobrze znamy, prawda? Zaiste. To pan Krzysztofie jest zięciem panny młodej? Zaiste jestem. Musicie się zgodzić, panowie, że ludzkie losy są otwartą księgą. To jak rozdział pod tytułem A potem stało się teraz. Że co, proszę? Bohaterowie dzisiejszej uroczystości są piękni w swej dojrzałości, a koloryt stroju pana młodego aż rwie palce do pędzla. To się nie hamuj i leć do sztalugi. Piotrze, o tym, że terminy takie jak wena są ci obce, już zdążyliśmy się przekonać. Ale tak, z pewnością barwność tego spotkania zaadaptuje na płótnie. Tylko podpisz o co halo, żeby było wiadomo, co namalowałeś. A tymczasem ja idę poszukać mojej narzeczonej. Na razie, panu. Narzeczonej? No tak, albowiem Majka i Piotr w Wigilię byli uprzejmi się zaręczyć. O tempora, o mores. No, pani Zyto, piękna ta pani córka. Będzie z tego naprawdę dobre małżeństwo. Widać, jacy są zakochani. Aż przyjemnie popatrzeć na Krystynę i Jaśkę. Daj pani spokój. Kryszka nigdy szczęścia do chłopów nie miała. No, ale może w końcu się jej trafiło. Tylko w takim wieku się żenić. A ja pani powiem. Nigdy nie jest za późno, ani za wcześnie. Jest dokładnie wtedy, kiedy trzeba.
A, tak zmieniając już temat, jak się pani czuje w Ameryce? No bo to przecież już 2 tygodnie, jak przyjechaliście z panem Krystkiem. Moja Neszka zabrała nas w końcu do miasta, to jakieś ludzi na ulicach zobaczyłam. A później jeszcze na taki niemiecki kiermasz świąteczny. A tak, tak, tak. Co roku mamy takie Christmas markets. No ładnie, te wieżowce takie pod niebo, że aż strach. Ale dużo nie dałam rady chodzić. A wie pani, u nas w Bytomiu też robią taki świąteczny jarmark. Czy można dołączyć do rozmowy? A pewnie. Pani Majko i Piotrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu za taką piękną Wigilię. No przecież dzięki wam nie byłam sama. Nie ma czym mówić. Ale pani Zosiu, drzwi naszego domu zawsze są otwarte, a do ludzi trzeba się rwać. I wtedy samotność mniej boli. Czasami to łatwiej powiedzieć niż zrobić. Poza tym emigracja zawsze jest w jakimś sensie samotna. Wyrywa nas z korzeniami. Ja właściwie coraz częściej myślę o powrocie do Polski. Muszę pani powiedzieć, że pięknie się pani w tym stroju prezentuje. Te wszystkie fałbanki, korale, wyszywanki, kobieta jak malowanie, no jak z obrazka. A pan kto jest? Weselny gość z Polski. To w Polsce góralki pan nie widziałeś? Tak, ale takiej pięknej jak ty to jeszcze nigdy. O daj pan spokój, żeby takie dyrdy małe dojrzałej kobiecie opowiadać. Pani Kasiu, bo tak ma pani na imię, prawda? A skąd wie? Bo jak tylko pani weszła do kościoła, to od razu zapytałem, kto to jest ta piękna kobieta? Pani pozwoli, że się przedstawię. Krystian z Bytomia. O ceper z nacji, a od kogo wy? A gość pani młodej. O tu same jej goście, nacji to na palcach policji. No jestem po prostu zachwycony. Ale czym? No panią i tą piękną gwarą. Gdzie się pani tego nauczyła? Jak nauczyła? Ja jej po prostu w Ameryce nie straciłam. A jak długo mieszka pani w USA? A przyjechałam jak miałam 15 roku. Zachwycające. Czy mogę pani jeszcze zaproponować szampana? To może będzie dobra okazja, żeby się bliżej poznać. A przynieście. Nie zapamiętam, jak macie na imię. Krystian. Dla bliskich? Krystek. A jakieś udziwione, ale na tym waszym Śląsku to wszystko takie obce. Zaraz to mówimy bliżej. Lecę po szampana. Na polskim trójkącie. Mamo, chciałem ci przedstawić Mirę. Witajcie. Mirosława Bachleda. Z tych Bachledów z Zakopanego? Nie, z Kościeliska. A, to z tych biedniejszych. A ty Stasek Cegunia w stroju góralskim za panocka i się przebrał? Ja się za nikogo nie przebieram. Na ślub i wesele wuja trzeba było w elegancki garnitur skocyć. A skąd ty go masz? Ja ci go nie kupowałam. Kupiliśmy u Joska Walusia. Z JW Menswear. Zawsze tam kupujemy i wypozycamy na różne okazje. I taksido, i garnitury. Tam ubiorą od stóp do głów. Pięknie Stasek wygląda w tym garniturze, prawda? To przez siebie, on z matką Wigilii nie spędził. Mamo, proszę cię, my z Mirą już od kilku lat jesteśmy razem. Dokładnie od 6, a ja już dawno chciałam panią poznać. Stasek, to musiałeś wziąć rozwódkę? Innych na markecie już nie było? Jo nie, mebel ze mnie można wziąć, a pani się radzę uspokoić, bo my się ze Staskiem będziemy niedługo zynić, to lepiej w zgodzie żyć. Na polskim trójkącie. Krystyno, rozumiem, że tej kreacji nie przeszkadzają ci gołe plecy. Sabina, ta sukienka to prezent od Jaśka. Że była. Słyszałam od Dagmary, że to od tej projektantki z Chicago, Sylwii Wilczyńskiej. Muszę przyznać jednak, że to niezły design. No i czuję się w tej sukience jak w drugiej skórze. Czy to znaczy, że w moim spodniu się nie czułam? Powiem ci coś w sekrecie. Nawet w najśmielszych marzeniach nie sądziłam, że będę nosić jeszcze takie kreacje. Od rutyny do całkowitej nieprzewidywalności w czasie jednego uderzenia serca. No tak, można powiedzieć, że ta emigracja jest dla ciebie nadspodziewanie łaskawa. John, to teraz tak na spokojnie weź mi powiedz, co i jak się nazywa w tym twoim góralskim stroju? Krzysztof Paczek. No patrz. Kapelusz góralski musi być z kostkami. Z kostkami. Jak jest kawaler, to ma długie piórko. Piórko. Ale ten łazeniony ma kapelusz bez piórka. Potem jest biało kosula, wysywano, haktowano, jest i spinka. Na to przyłodzi sucha. Opasek jest zbójnicki, żeby dobrze trzymał brzuch. Potem są płotki góralskie ze sukna, które mają parzenice i 2 rozporki. Nie będę ci tłumaczył, po co te 2 rozporki są. A to wszystko musi być też wykończone pięknymi, wypastowanymi kerbcami. Te bogate są cętkowane, a te zwykłe takie ze skóry. No nie mogę.
Zwał jak zwał, bo i tak nie zapamiętam. Ale wyglądasz, mój nowy teściu, zarąbiście. Witaj w rodzinie. I wzajemnie. No to pójdźmy przepić tu cytrynówką, jakiej jesteś nie pił. Kaśka zrobiła. O, rany. To pani Góralko jest tą zbuntowaną siostrą mojego nowego zięcia. A czemu zbuntowaną? Bo słyszałam, że ma pani coś do mojej córki. A co ja mam mieć? Tak se Jasiek wybrał, tak będzie mieć. Dobrze będzie mieć. Zobaczy pani, ja swoją córkę pierwszy raz w życiu widzę taką szczęśliwą i zakochaną. Patrz pani, pojechała do Ameryki na chwilę córce pomóc. A męża znalazła i pewnie do Polski nie wróci. A pani długo na tej amerykańskiej emigracji? Ja nie pani, Kaśka jestem. A, może rzeczywiście po imieniu będzie łatwiej. To ja Zyta jestem. To jak długo tutaj? 50 roku. Ho, 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 długo. A nie tęskni pani, znaczy nie tęsknisz za ojczyzną? A tu w Chicago my górole na południu mamy swoją małą ojczyznę. To prawie jak w domu, tylko gór brak. Kaśko, to przyjmijcie mi moją Kryśkę do tej waszej ojczyzny. Mamo, widzę, że już poznałaś Jaśka siostrę. A poznałam, poznałam. Dziękuję, Kaśko, że jednak przyszłaś. Dla Jaśka to było bardzo ważne, więc dla mnie też. I przy tej okazji chcę ci jeszcze raz powiedzieć, że twój brat jest miłością mojego życia. A co ty robisz? Daję ci tej nasy mamy rodowe, prawdziwe korole. Jako przyjęcie do naszej rodziny. No, a jako dalej będzie, tu widzimy. Takiego ciasta nie jadłem w lata. Prosimy o ciszę! Prosimy o ciszę! Kochani nasi goście, zebraliśmy się dziś przy okazji naszego ślubu z Krysią. Ale przecież to też Sylwester. Kończy się kolejny rok. Kolejny rok na emigracji. Emigracji, która nas nie rozpieszcza, a hartuje. Doświadcza i rozwija. I zmienia. Tak, Krysiu, i zmienia. Ale dzisiaj, na ten nowy rok, Krysia i ja życzymy wam wszystkim mocy. Tym, co w Polsce, życzymy mocy na życie w Polsce. Tym, co tutaj, mocy na życie na tym naszym polskim trójkącie. A polskim emigrantom na całym świecie, żeby nie zapomnieli, gdzie ich korzenie. Bo Polskę można opuścić, ale Polska nas nie opuści. Brawo! Szczęśliwego nowego roku! Happy New Year! Na polskim trójkącie. Wysłuchali państwo 47. odcinka słuchowiska Na polskim trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako Krystyna, matka Agnieszki i Adama, Jadwiga Rup jako Oma Zyta, babcia Agnieszki i Adama, Anna Granat jako Kaśka, siostra Johna Coysa, Małgorzata Palka jako Dagmara Dover, Iwona Duszek jako Sabina Sabatier-Patel, Anna Radzikowska jako pani Zosia, Renata Granat jako Mira, narzeczona Staszka, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Wojciech Włoch jako Adam, brat Agnieszki, Krzysztof Wawer jako Krystek, brat Krystyny, Wojciech Dorula jako John Coys, Szymon Koszałka jako Adamo, syn Adama, Sergiusz Zgrzębski jako Leonard Szczurowski, Bartłomiej Jałocha jako Staszek, syn Kaśki i siostrzeniec Johna Coysa, Piotr Grochowski jako ksiądz. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Maciej Skierawski. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. Na polskim trójkącie. W słuchowisku wykorzystano też muzykę w wykonaniu Michała Mikusza Niedźwiadka. Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką słuchowisko, na stronie facebookowej Na polskim trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli Danuta Żerańska, doradca do spraw ubezpieczeń zdrowotnych i finansów. Jeśli nadal nie wiesz, jakie ubezpieczenie zdrowotne wybrać, pomoże i uczciwie doradzi Danuta Żerańska. Agencja Sami Swoim, 7462 West Belmont Avenue, Chicago. Telefon 773-417-7769. Adams Jewelry Center,
3249 North Harlem Avenue, Chicago. To tutaj spotkasz się z przemiłą obsługą i za dobrą cenę kupisz biżuterię na każdą okazję. Perfect Creations, Kasia Żerański. Dekoracje balonowe na każdą okazję. Telefon 847-421-3194. Sylwia Wilczyńska, projektantka mody tworząca wyrafinowane kreacje dla kobiet w różnym wieku. 2512 North Halsted, Chicago. Telefon 847-801-9496. JW Menswear and Tuxedo, 6810 West 87 Street, Burbank. To tutaj kupisz lub wypożyczysz elegancki garnitur i smoking. Telefon 708-233-8773. Dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu, każdego bólu. 911 North Plumgrove Road, Schaumburg. Telefon 630-372-5801. Psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, bo kto z nas nie potrzebuje terapii? Telefon 630-335-1686. Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie, kłopoty. Na polskim trójkącie. Na polskim trójkącie.